Czego dowodem jest chociażby spotkanie zorganizowane w Białymborze w 90 roku, pierwsze forum diaspory ukraińskiej na terenach dawnego bloku wschodniego, odbyło się w szkole imienia Tarasa Szewczenki w Białymborze, gdzie na terenie Polski spotkali się byli dysydenci, działacze migracji ukraińskiej z krajów Europy Zachodniej. I Polska stała się wtedy, no nie tylko w deklaracjach, realnym pomostem. Część działaczy migracji ukraińskiej wtedy obawiała się jeszcze jeździć na Ukrainę. I to spotkanie w Białymborze do dzisiaj jest bardzo, bardzo rzadko przypominane jako przejaw. Pani Gdysia przypominała Częstochowę i obchody tysiąclecia chrztu. To było o wiele, wiele ważniejsze wydarzenie, ale w przypadku kontaktów środowiska ukraińskiego z światem postsowieckim, także to spotkanie w Białymborze było ważne. Przepraszam bardzo, że po raz kolejny zabieram głos, ale pan Piotr Tyma przypomniał Białymbór. To jest ważna nazwa, żeby była. To jest takie dość nieduże miasteczko w województwie w tej chwili zachodniopomorskim. Kiedyś to było województwo koszalińskie. Przez wiele lat w okresie Polski Ludowej tam była jedyna szkoła podstawowa z ukraińskim językiem nauczania. W latach 80. miejscowa społeczność ukraińska postanowiła zbudować internat do tej szkoły, który umożliwiłby objęcie nauką w tej szkole znacznie większej ilości dzieci również z innych regionów Polski. I ten internat zaczęli budować. I tutaj pojawia się polska opozycja, mianowicie i Jacek Kuroń, o którym wspominał Marek Chimiak. Mianowicie w momencie, kiedy Jacek się dowiedział, że jest budowany internet i że są oczywiście kłopoty z pieniędzmi, to wpadł na wtedy dość oryginalny pomysł. Dzisiaj już troszeczkę są te rzeczy zdewaluowane, ale żeby poważne osobistości polskiego życia intelektualnego zaapelowały do polskiego społeczeństwa o wsparcie tej budowy. Udało się ten list przygotować, udało się te podpisy zebrać. Między innymi, na wyraźne życzenie Jacka Kuronia, jedną z osób, które podpisały ten list, był biskup Ignacy Tokarczuk. Dla Państwa to doskonale znana postać, a ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej, który był jednym z najbardziej, że tak powiem, znienawidzonych przez ówczesne władze ordynariuszem. Słynne były historie budowania kaplic w diecezji przemyskiej. Ze względu na to, że biskup Tokarczuk nie żyje, a myślę, że o pewnych sprawach należy wspomnieć, to powiem, że w momencie, kiedy razem z profesorem Bartmińskim zjawiliśmy się u niego z prośbą o podpis, biskup Tokarczuk podpisał ten list natychmiast, a co ważniejsze, przyniósł kilkaset tysięcy złotych z prośbą o to, żeby wpłacić na budowę internatu, z jedną prośbą, mianowicie, żeby o tym publicznie nie mówić. Jako że biskup już nie żyje, to myślę, że można o tym wspomnieć. I drobna puenta, Jacek Kuroń, który był inicjatorem tego listu, jednocześnie wtedy listu tego nie mógł podpisać, dlatego że gdyby podpisał list, po prostu nie zostałby opublikowany, bo to był 88 rok. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że musimy trochę przyspieszyć, bo ciągle jesteśmy w latach 80. Teraz poproszę panią Olgę Popowicz, która trochę z innej perspektywy i trochę o innym czasie powie, czyli o budowaniu relacji z Polską po 91 roku na Ukrainie. Dziękuję. Ja będę mówiła tak, to co odbywało się ze strony ukraińskiej polityki wobec Polski, jaka była polityka Ukrainy wobec Polski. Bardziej się skupię właściwie na kwestiach politycznych i społecznych. Mniej będę mówiła o takich relacjach pomiędzy
kulturowymi środowiskami kultury, czy nawet nie będę mówiła o gospodarczych sprawach gospodarki, bo są one ważne i zdecydowanie one miały i mają bardzo duży wpływ na te relacje polsko-ukraińskie. Ale jednak nie jestem w temacie, nie znam się dobrze na tym temacie. Otóż po 1991 roku dla Ukrainy w ogóle otwiera się kwestia, jak prowadzić swoją politykę zagraniczną. Jeżeli określić te etapy polityki zagranicznej Ukrainy, to mimo tego, że w 1991 roku prezydentem został Leonid Kuczma, raczej mówimy o tym, raczej mówimy o tych etapach 91-2004. Dlatego, że wtedy, kiedy w 1994 roku był wybrany Leonid Kuczma, to zbyt mocno ta polityka zagraniczna się nie zmieniła. Tym bardziej, że za Leonida Krawczuka polityka zagraniczna dopiero się budowała. Jak było odbierano Polski? Jaka była Polska? Na ile Polska była ważna dla Ukrainy w tym okresie, pierwszym takim dużym okresie 91-2004? Ukraina jako była Republika Radziecka, jasne, że patrzyło przede wszystkim na to, co się odbyło w Rosji i niestety była bardzo zależna też jeszcze od Rosji. W sumie Polska wtedy też miała swoją drogę rozwoju, czyli w politycznym sensie bardziej dążyło do tego, żeby stać się członkiem Europejskiej Wspólnoty, dołączyć do NATO. I ten okres jest łatwiej z jednej strony w relacjach politycznych, bo na przykład kwestie historyczne, które bardzo często powstawały, ukraiński politykum w prawie jakoś nie dotyczyło ukraińskiego politykum, bo bardzo słaba była wiedza, bardzo słaba była ta wiedza w różnych trudnych relacjach, a również było i w pewnym sensie łatwo rozmawiać na różne tematy, chociaż podkreślam, że politykum ukraińskie niezbyt był zainteresowany tym, aby rozmawiać o jakichś tematach historycznych czy kulturowych, był bardziej skierowany o tym, żeby mieć jakieś wsparcie gospodarcze, wsparcie też w pewnym sensie i w swoich wewnątrz politycznych zmagania. Mamy w tym okresie bardzo dużo różnych takich powstawania różnych komisji międzypaństwowych. Mamy w tym okresie powstanie pierwszej komisji przy prezydentach Ukrainy i Polski, kiedy właściwie zaczęto ten taki dialog polsko-ukraiński, kiedy na tamtym poziomie politycznym zaczęto mówić o tym, czym jest Polska dla Ukrainy i czym ma być Ukraina dla Polski. Również w tym okresie też mamy te trudne momenty w rozmowach w kwestii Wołyni, kiedy prezydent Leonid Kuczma, dość łatwo szedł na te takie rozmowy trudne i nie było jakichś żadnych takich mocnych sprzeciwieństw do tego, co się mówiło z Polski. I tutaj, żeby zrozumieć, dlaczego na przykład bardzo często na poziomie już historyków odbywały się różne dyskusje. Skoro w Polsce dostęp do archiwów służb specjalnych, dostęp do różnych dokumentów z czasu PRL-u był sporo łatwiejszy niż w Ukrainie po 1991 roku, dla Ukrainy w ogóle zupełnie powstawała nowa historia i zupełnie od nowa zaczęto budować swoją tożsamość, powiedzmy historyczną, to z tego powodu właśnie ukraińscy historycy bardzo często nie w stanie byli, czy w jakimś stanie obronić swój punkt widzenia, czy nawet nie byli przygotowani do tych trudnych rozmów. W społeczeństwie na ogół rozumienie historii, rozumienie problemów polsko-ukraińskich historycznych prawie w ogóle nie istniało. Jak spojrzeć na podręczniki tego czasu, to te podręczniki bardzo były takie, no, w sumie Polska istniała jako państwo, które w jakimś okresie było w Ukrainie, czyli terytorium Ukrainy należało Polsce. Z drugiej strony Polska była państwem, które było europejskim państwem i ta kultura była bardzo w ukraińskim odbiorze bardzo ważna. Politykum ukraiński, tak jak powiedziałam, bardziej patrzył na Rosję i swój interes gospodarczy też raczej znalazł w tej części świata. Z tego powodu Polska nie była na tyle odbierana jako terytorium, z którego
powiedzmy, ukraińska gospodarka może czegoś czerpać. To była duża pomyłka, bo w sumie jakby wtedy zaczęto te relacje wybudować polsko-ukraińskie bardziej głębsze w kwestiach politycznych, to być może mniejszy był też wpływ na ukraińską politykę Rosji. W 2004 roku, to w 2004 roku widzimy powstanie różnych tych komisji polsko-ukraińskich, powstanie różnych inicjatyw polsko-ukraińskich. I po 2004 roku widzimy, że Ukraina zaczyna też Polskę przyjmować jako państwo, które stała się członkiem Unii Europejskiej, w której też odbyły się zmiany do władzy, przechodzi Wiktor Juszczenko. Odbiera Polskę jako adwokata już takiego mocnego, wiarygodnego adwokata w Unii Europejskiej. Skoro do 2004 roku Polska bardziej była zajęta swoją kwestią, przyłączenia do Unii Europejskiej, to po 2004 roku jako członek Unii Europejskiej już dla Ukrainy też stała się ważnym partnerem, skoro w Unii Europejskiej mogła w jakimś stopniu i przedstawiać ten interes Ukrainy. Również zmienia się też i wizerunek w społeczeństwie ukraińskim wobec Polski po 2004 roku, jak i zresztą wszyscy chyba wiemy, po 2004 roku zmienia się wizerunek Ukraińców w Polsce. Dlaczego się zmienia wizerunek ten? Dlatego, że w 2004 roku, kiedy odbyła się pomarańczowa rewolucja, to wtedy Polska odegrała ważną rolę w tych wydarzeniach i dla ukraińskiego społeczeństwa wsparcie Polski, wsparcie tego wyboru Ukraińców, wyboru, który miał świadczyć, że Ukraina postępuje drogą europejską, wybiera demokrację, był bardzo ważny. Rosja, wiemy, wtedy zajęła zupełnie inne stanowisko i przyjęła te falszowania na wyborach. Dlatego zaczęto od 2004 roku już więcej mówić w społeczeństwie i wśród polityków o Polsce. I to był taki przełomowy etap, bardzo przełomowy etap, kiedy właściwie porównywać rok 91-2014. Bo akurat po tym etapie już widzimy, że na tym poziomie nawet międzyludzkim jest większa, głębsza wymiana. Z tego roku zaczyna się ten taki etap, kiedy Ukraińcy częściej przyjeżdżają do Polski na studia. Wracając do domu, oni rzeczywiście w swojej większości przerodzili tą pozytywną wiedzę o Polsce. Mówiono pozytywnie o tym, co się w Polsce zmieniło po 1991 roku i mówiono o tym, na ile Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej się rozwija i co może dać właściwie taka współpraca dla Ukrainy. I te ludzkie relacje, międzyludzkie relacje, one bardzo ważne, bo Juszczenko zmienia w 2004 roku też zdecydowanie zmienia kierunek polityki zewnętrznej Ukrainy. Jeszcze wracając do Kuczmy, nie podkreśliłam, że podczas prezydentstwa Kuczmy mieliśmy takie dwa etapy jego kierunku zewnętrznej polityki. Pierwszy, kiedy zwyciężył w 1994 roku, chociaż pod tym pretekstem, że wspiera prorosyjski kierunek, natomiast od 1994 do 1999 bardzo mocno był zaangażowany w też integrację do Europy i w sumie właśnie wtedy Ukraina stała się członkiem Rady Europy w 1995 roku i były skierowane te kierunki polityki zewnętrznej ku kierunku europejskiemu, a również i właśnie współpraca z Polską. Współpraca przygraniczna powstaje. Natomiast po 1999 roku, chociaż zwyciężył Kuczma już na odwrót zupełnie z innym hasłem, z hasłem, że jedziemy do Europy i kierunek Ukrainy tylko w Europie, natomiast polityka sama zewnętrzna po 1999 roku jest bardziej prorosyjska. I właściwie on doprowadza do tego, że w 2004 roku on wybiera na stanowisko następnego prezydenta, czyli wskazuje na stanowisko na następnego prezydenta Wiktora Janukowycza, który całkowicie wspierał tą politykę prorosyjską. I wtedy, w tym okresie 1991-2004, nieco spada to zainteresowanie Polską. Bardziej w przestrzeni też publicznej ukraińskiej przez polityków mówi się o Rosji, bardziej mówi się o tym kierunku do strony Rosji lub o tym, że Ukraina musi zostać między Wschodem i Zachodem i nie powinna się zmierzyć konkretnie do na przykład do europejskiego kierunku.
W 2004 roku znowu się zmienia kierunek polityki zewnętrznej, zwycięży Juszczenko i tak jak powiedziałam, Polska wtedy naprawdę odegrała dla Ukraińców bardzo ważną rolę. Flagi polskie kiedy się pojawiły, chociaż mimo tego w 2004 roku Majdan był cały taki pomarańczowy, mało było flag narodowych, ale były flagi polskie i one powodowały to, że społeczeństwo zaczęło bardziej się interesować, a co się tam odbywa w Polsce. Polityka Juszczenki też była bardzo przyjazna wobec Polski, ale już był problem z kwestią rozmów historycznych. Na ile to jest problem politycznej manipulacji, to jest pytanie, bo podejrzewam, że bardziej to był problem politycznej manipulacji, bo bardzo często z polskiej strony nie było zrozumiano, o co chodzi ukraińskiej strony, czego broni ukraińska strona. Wspominałam, że ta polityka historyczna w Ukrainie też się budowała z 1991 roku, ale nie budowała się ciągle. Cały czas ona się bardzo mocno zmieniała, te kierunki bardzo mocno się zmieniały i z tego powodu również dyskusje historyczne z Polską były trudne, bo nie było ani wybrano konkretnego kierunku tych rozmów, ani oprócz tego nie było na przykład bardzo dużo dokumentów, którzy by pozwalali na taką, pozwoliłyby na taką rozmowę. Bardzo dużo dokumentów jeszcze nie było dostępnych. Po 2010 roku znowu zmienia się kierunek polityki ukraińskiej. Zwycięży w wyborach Wiktor Janukowycz i on wtedy zdecydowanie wybiera stronę polską, rosyjską. Mimo tego nie można powiedzieć, że wtedy relacje polsko-ukraińskie się zepsuły, że po 2010 roku już widzimy jakieś te zaniechania tej polityki polskiej. Widzimy współpracę między Polską a Ukrainą, ale jednak Polska jako Polska też w ukraińskiej przestrzeni politycznej przestała istnieć tak mocno. Znowuż bardziej mówi się o Rosji, znowuż ten wątek rosyjski jest bardziej popularny i nawet kiedy mówiono o wyborach gospodarczych, to bardziej atrakcyjni bardzo często pokazują ten wybór Rosji. I to, co się odbyło po 2014 roku, to już czasy współczesne i może bardziej więcej trzeba mówić o tym, co teraz się odbyło w ciągu tych dwóch lat. Bo to jest najważniejsze, bo właśnie teraz, po 2014 roku, Ukraina chyba po raz pierwszy od 1991 roku ma możliwość zmienić swój w ogóle kierunek rozwoju, czyli wybrała się na ścieżkę demokratyczną i miejmy nadzieję, że z tej ścieżki już nie zwróci. I dlatego właściwie te dwa lata są kluczowe teraz. Te dwa lata kluczowe, bo one pokazują, że Ukraina skierowana jest ku Zachodowi, a oprócz tego bardzo ceni sobie to, co robi i co robiła Polska dla Ukrainy. I właściwie teraz, w ciągu tych ostatnich dwóch lat, jak zobaczymy również na badania socjologiczne w Ukrainie, jak w Ukrainie społeczeństwo odbiera Polski, to właściwie te działania polityczne, działania kulturowe wpływają na to, że wizerunek Polski i Polaków w Ukrainie w tej chwili chyba jest najlepszy w porównaniu z lat 91. I bardzo ważną jest kwestią, kiedy mówimy o relacjach polsko-ukraińskich, o tym, jak trzeba tam rozmawiać, jak trzeba wybudowywać to w rozmowy, to bardzo ważną kwestią jest to, że Polska musi zrozumieć według mnie zasadniczą rzecz. To nie jest moja teza, bo to bardzo często tezę powtarza Andrii Portnow. Ukraina w tej chwili znajduje się w sporo gorszej sytuacji. Skoro w gorszej sytuacji politycznej, gospodarczej, Ukraina w ciągu tych wszystkich lat, jak mówiłam, nie prowadziła systematycznej polityki budowania polityki historycznej. I żeby zrozumieć, dlaczego w Ukrainie niektóre rzeczy odbierano tak, a nie inaczej, dlaczego w Ukrainie trudno mówić o Wołyniu, skoro ta wiedza, nie tylko ta wiedza jest słaba, a oprócz tego jeszcze po prostu bardzo trudno teraz, kiedy mamy taką ciężką sytuację, nawet emocjonalne podejść do tych trudnych pytań, trudnych wyzwań, to właściwie jeżeli to się zrozumie, to jak nic jest potrzebne to, co robię w Ukrainie, ostatnie decyzje i ostatnie działania Instytutu Pamięci Narodowej wskazują na to, że Ukraina wybrała właściwy kierunek
i będzie rozmawiała o trudnych pytaniach, zaczyna rozmawiać o trudnych pytaniach, nie będzie zamknięta i będą te kwestie naprawdę podejmowane na poziomie dyskusyjnym, a nie na poziomie, że my przedstawiamy swoją wersję i nas nie interesuje wersja ta, którą przedstawiacie wy. I to jest ważne. To jest ważne, bo społeczeństwo się zmienia razem z społeczeństwem, też zmienia się i to podejście do trudnych pytań. Mówiono, żeby dzisiaj podkreślano, że my dzisiaj nie będziemy mówili tak o tych historycznych pytaniach, ale mimo tego właśnie historyczne pytania bardzo często stają się przedmiotem polityki, przedmiotem manipulacji w polityce. I kiedy o nich nie mówić, kiedy nie tłumaczyć, dlaczego te pytania nie powinny być manipulacją i jak zrozumieć nam, Ukraińcom, zrozumieć Polskę, dlaczego Polakom polskie bohaterowie ważne, dlaczego Ukraińcom ukraińskie bohaterowie ważne, to wtedy nie będzie tego porozumienia. I cieszy mnie to, że teraz mamy proces. To nie duża sala. To nie jest duża sala. Mamy teraz ten proces dekomunizacyjny. To jest bardzo ważny proces w historii Ukrainy. Właśnie on wskazuje na to, że teraz się zaczyna wybudowywać ta polityka historyczna. I otwarcie archiwum służb specjalnych będzie służyło akurat do tego, żeby te dyskusje między Polską a Ukrainą na te trudne pytania, które dotyczą tych trudnych momentów historii, żeby te pytania były poruszone. Tylko podkreślam, dlatego żeby rozmawiać z Ukrainą, trzeba zrozumieć Ukrainę. I trzeba wychodzić z tej pozycji, że zawsze silniejszemu jest łatwiej zrozumieć niż i pójść na tą rozmowę, właśnie rozmowę łagodną, niezmuszającą, niż słabszemu. A kto jest mocniejszy? Dobrze, ja myślę, że do pytań jeszcze przejdziemy. Ja bym prosił jednak, żebyśmy nie przechodzili już do roku 2014, tak jak proponuje pani Olga, tylko spróbowali jednak zatrzymać się na latach 90., ponieważ część pomysłów realizowanych obecnie rodziła się w latach 90., czy część pomysłów nie została zrealizowanych. Przypomnę tylko, mamy nadal, jeżeli chodzi o współpracę instytucjonalną, współpracę kulturalną Polski i Ukrainy. Pamiętam, gdy rozpoczynano w relacjach dwustronnych rozmowę o instytutach kultury, polskim w Kijowie, ukraińskim w Warszawie. Polskim w Kijowie działa i ten proces, o którym mówi pani Olga Popowicz, większego zainteresowania Polską, większej obecności kultury polskiej na Ukrainie, literatury polskiej, to nie jest tylko zmiana nastroju społeczeństwa ukraińskiego, ale też realna praca państwa polskiego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, ludzi kultury. Natomiast po ukraińskiej stronie nadal jest to proces trwający od przypadku do przypadku i do końca niezrealizowany. Z drugiej strony mamy też pomysły ekonomiczne, o których znowu rozmawiamy w roku 2016, które rodziły się w latach 90. Rurociąg Odessa, Brody, Gdańsk, czy ze sfery informacji mówiono o powstaniu polsko-ukraińskiej telewizji. Podpisano nawet stosowne umowy, tylko że ta telewizja nie powstała, więc ja bym poprosił panią Bogusię o ocenę tego okresu, którego symbolem była przyjaźń, współpraca prezydenta Kwaśniewskiego z prezydentem Leonidem Kuczmą. Na ile ten termin strategiczne partnerstwo okuty wtedy i bardzo często powtarzany, na ile on się przekładał na konkret w relacjach międzypaństwowych, na ile on budował polsko-ukraińską współpracę? Proszę Państwa, ja bym powiedziała tak, że w istocie całe te 25-lecie to jest jednak historia z
historia pozytywna, tak? To znaczy dorobek Polaków i Ukraińców jest bardzo duży. Jest bardzo duży, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że... Że wszyscy słyszymy, prawda? To jest jednak duży dorobek, przy czym ja bym powiedziała tak, że z punktu widzenia politycznego, to znaczy ja trochę widzę tę historię inaczej niż pani Olga Popowicz. Otóż uważam, że z pewnego punktu widzenia niezwykle istotną datą był rok 2002, nie 2002, znaczy 2004 na swój sposób, ale 2002. Dlaczego 2002? Dlatego, że wbrew temu, w mojej ocenie, co mówiła pani Olga Popowicz, Kuczma w momencie, kiedy prezydent Lew Kuczma w momencie, kiedy w 1999 roku rozpoczynał drugą kadencję, nie był zaprogramowany na zwrot w kierunku Rosji. Nie był zaprogramowany, według mnie nic o tym nie świadczyło, wręcz przeciwnie, było szereg różnych i działań, i sygnałów, które świadczyły o tym, że Kuczma może wolno, może, ale będzie szedł na zachód. Do momentu, kiedy Ukraina nie stała się, że tak powiem, nie stanęła przed wyzwaniem wewnętrznym i zewnętrznym, które ówczesną ekipę polityczną pokonało. Jeżeli chodzi o wyzwanie wewnętrzne, to było zabójstwo, zamordowanie dziennikarza ukraińskiego, redaktora naczelnego ukraińskiej Prawdy, którego ciało znaleziono pod Kijowem bez głowy. A Gongadze, tak, to był Gongadze, tak. To z jednej strony i potem cały wielki polityczny proces związany z tak zwanymi taśmami Melnyczenki, czyli tego oficera ochrony prezydenckiej, który nagrywał prezydenta przez bliżej nieznaną ilość czasu, aktywność socjalisty ówczesnego, znaczy szefa socjalistycznej partii, pana Moroza, który właściwie zarzucił, czy oskarżył prezydenta Kuczmy o zorganizowanie tego zabójstwa. A jeżeli chodzi o wyzwanie międzynarodowe, to były tak zwane kolczugi, tak? Pojawił się zarzut na arenie międzynarodowej, że Ukraina, łamiąc embargo Narodów Zjednoczonych, dostarcza bardzo wysoko skomplikowane i tam radary kolczuga do Iraku. Jak Państwo pewnie wiedzą, okazało się post factum, że żadnych kolczug w Iraku nie było. Jednym słowem, z dzisiejszej perspektywy można by powiedzieć, że są pewne przesłanki, które sugerują, iż to, co się wydarzyło wokół Kuczmy na początku lat 2000 było dość dobrze utkaną prowokacją, w efekcie której Ukraina, a w każdym razie ekipa, która rządziła wtedy Ukrainą, wytraciła właśnie impet w polityce międzynarodowej, właściwie znalazła się w sytuacji niemal pełnej izolacji. I tu pojawia się polski kontekst, bo myślę, że to był pierwszy raz, kiedy Kuczma, że tak powiem, poważniej pomyślał o Polsce, mianowicie wtedy Kuczmie podaje pomocną dłoń Aleksander Kwaśniewski, jest taki bardzo wtedy słynny szczyt NATO w Pradze, gdzie pojawiają się sugestie, że Kuczma nie powinien na ten szczyt jechać, że to będzie źle widziane. Ostatecznie jakby ciągnie tego Kuczmę do Pragi właśnie Aleksander Kwaśniewski. Dlaczego mówię o tym, że ten rok 2002 jest taki ważny, jeżeli chodzi o te relacje polsko-ukraińskie? Otóż dlatego, że wtedy pojawiła się po raz pierwszy sytuacja, że z jednej strony prezydent Leonid Kuczma, czyli ekipa rządząca, z drugiej strony przedstawiciele ukraińskiej opozycji w tym samym czasie meldują się w Warszawie, przyjeżdżają do Warszawy i szukają w Warszawie wsparcia dla swoich postulatów, p- 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 p-
próbę czy jakiegoś, nie wiem, wywarcia wpływu, który miałby potem zapewnić realizację ich postulatów. Czyli po raz pierwszy wtedy pojawił się model, który został skutecznie zastosowany w 2004 roku, to znaczy, że Polska była naturalnym wyborem, jeżeli chodzi o ukraińską opozycję, którą wtedy symbolizował Juszczenko i ówczesnych rządzących, czyli Kuczmę, i to jednocześnie i od jednych, i od drugich idzie zaproszenie do Warszawy o mediacji między tymi dwoma stronami. To myślę, że to jest bardzo ważne. Tak jak mówię, to się po raz pierwszy wydarzyło w 2002 roku i nie ma co ukrywać, że było to oczywiście z jednej strony sukces Polski, ale z drugiej strony był to też osobisty sukces Aleksandra Kwaśniewskiego, któremu wcześniej zarzucano może nawet zbytnie, że tak powiem, zaangażowanie w Ukrainie, które nie przynosiło pozytywnych rezultatów. Ten okres po 2004 roku to jest okres w tym sensie ważny, że wtedy skumulowały się różne rzeczy, które są ważne w relacjach dwustronnych i w ogóle w relacjach międzynarodowych. To znaczy z jednej strony skumulował się efekt polityczny, to rzeczywiście był jeden z najlepszych czasów. Z drugiej strony bardzo ważne współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy nigdy nie była tak aktywna, jak właśnie w tych późnych latach 2000. Bardzo szybko zaczęliśmy, że tak powiem, iść w tej wymianie gospodarczej do przodu i na naszym liczniku pojawiły się już miliardy dolarów, a nie setki milionów. Jakimś elementem, który też jest ważny i który pokazywał, że można skutecznie, a w każdym razie realizować politykę regionalną, to był 2008 rok i wojna rosyjsko-gruzińska. Znaczy, to u nas oczywiście było, czy stało się w pewnym momencie przedmiotem bardzo ostrej walki politycznej. Ja ją w tej chwili odsuwam. Uważam, że to było bardzo krzywdzące dla wszystkich zainteresowanych. Dlatego, że wtedy ówczesnemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu udało się zmobilizować całą Europę Środkowo-Wschodnią po to, żeby jechać i bronić niepodległości gruzińskiej. I to miało, wbrew, że tak powiem, opinii różnych naszych komentatorów, miało swoje znaczenie, dlatego że Tbilisi przetrwało najtrudniejszy czas. Potem stając się, że tak powiem, dając czas przede wszystkim Sarkozyjemu, który był wtedy upełnomocniony przez Unię Europejską do negocjacji rosyjsko-gruzińskich. No dobra, tu jedna dygresja. Sarkozy właściwie potraktował to wszystko, że tak powiem, z dużą nonszalancją i właściwie całe to jego porozumienie zostało na papierze. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie dwa lata, to ja bym powiedziała tak, że tutaj jest i dobrze, i źle. Znaczy ja nie widzę tego okresu, tych lat ostatnich tak jednowymiarowo, jak pani Olga powiedziała. Znaczy z jednej strony ja muszę powiedzieć, że sam moment Majdanu, to są tygodnie, które mnie zaskakują, jeżeli chodzi o aktywność polskich polityków. Ja ją oceniam bardzo dobrze i chcę powiedzieć, że zaskakują mnie politycy, jak zachowują się rozumnie i roztropnie. Tak? Zachowanie, nie wiem, części przynajmniej polityków związanych z Platformą Obywatelską było zupełnie oczywiste i